Moi drodzy, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie na drugiej części naszego nabożeństwa, które mamy. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Nosiciel wirusa śmierci. Przede wszystkim to pragnę Bogu podziękować za prowadzenie, za opiekę, że możemy mieć taką oazę spokoju, wytchnienia, radości, gdzie możemy wielbić Boga za Jego dobroć, za miłość, za prowadzenie. I dzisiaj, kiedy ten świat walczy z tym niewidzialnym koronawirusem, dla jednych śmiertelny, dla innych nie, to chcę powiedzieć, że jest inna walka, która również toczy się wokół nas. Mało tego, ona toczy się w środku naszego serca. To jest prawdziwe pole bitwy. I to, co najważniejsze, to nie to, co się dzieje koło nas, ale to, co się dzieje w nas. Naszym problemem nie jest koronawirus. Rozwiązaniem nie są maseczki. Naszym problemem jest grzech, a rozwiązaniem pokuta i Chrystus. Przyczyną nie jest wirus. Wirus jest skutkiem, ale prawdziwą przyczyną jest grzech, a skutkiem koronawirus, a konsekwencją jest śmierć. I tak jak nie wiemy, skąd wziął się ten koronawirus, czy on powstał w laboratorium, czy on powstał naturalnie, są różne opinie na ten temat. Ale ja chcę mówić o innym wirusie, który jest o wiele bardziej niebezpieczny i o wiele bardziej śmiertelny. Ale i również z tego wirusa człowiek może być uratowany. Również jest trudno wskazać, jak on powstał, tak jak i koronawirus. Jak jeden jest niewidzialny, tak i drugi jest niewidzialny, ale ten drugi jest o wiele bardziej niebezpieczny. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju opisuje, jak człowiek został zarażony tym śmiertelnym wirusem. Dlaczego Adam i Ewa okazali nieposłuszeństwo Bogu i związali się z tym, co nazywamy nie koronawirus, ale grzech? Wydaje się, że nie było powodu, by tak postąpili. Wszystko mieli. Niczego im nie brakowało. Więc skąd się wziął ten wirus na naszej planecie? No trzeci rozdział Księgi Rodzaju mówi, no, że był wąż, który zainfekował Ewie tego wirusa. Ale skąd ten wirus się wziął? Wężu. Jak to się stało, że on również został zainfekowany? I najlepszym sposobem znalezienia odpowiedzi na powyższe pytanie jest cofnięcie się do początku. I Słowo Boże mówi nam w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale i w wierszu 31, że gdy Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, to było bardzo dobre. Wiecie, to oczy Boże patrzą, nie ludzkie. Boże oczy, doskonałe oczy. A więc ten tekst mówi, że Bóg nie jest odpowiedzialny za stan, w jakim znalazła się ludzkość. Nie możemy oskarżać Boga, czy winić Boga o złe stworzenie, złe zaplanowanie, czy złe wykonanie. Wszystkie rzeczy, które Pan Bóg uczynił, ożywione czy nieożywione, były doskonałe. Mówiąc wszystko, to mam na uwadze coś więcej niż tylko nasza planeta i to, co na niej jest, ale również i inne wszechświaty, inne planety, które stworzył Pan Bóg. I również jak czytamy, gdzie Słowo Boże mówi nam również o aniołach. I wśród aniołów są różne
jakby to nazwać, stopnie, klasy anielskie. Mamy cherubinów, serafinów, aniołów. I problem polega na tym, że nie wszystkie zastępy aniołów są posłuszne Panu Bogu. Księga Daniela, 7 rozdział, wiersz 10 i Księga Objawienia, 5 rozdział, wiersz 11 przedstawiają nam, jak wiele jest aniołów. Tysiące tysięcy i setki tysięcy i krocie tysięcy. A więc widzimy, że te dwa teksty mówią nam o niezliczonej rzeszy aniołów. I jeden z tych potężnych aniołów nadużył wolności, które Pan Bóg dał. On był pierwszy, który przekazywał od Boga Boże postanowienie, Boże poselstwa, Bożą wolę. Podkreśla to jego stanowisko, jakie posiadał, zanim upadł i został wyrzucony z nieba. Kim był ten najwyższy anioł, który nadużył wolności, którą otrzymał od Boga? Prorok Izajasz w 14 rozdziale, od wiersza 12 do wiersza 14, opisuje z takim podziwem tego potężnego anioła. Pozwólcie, że przeczytam od wiersza 12. O, jakże spadłeś z nieba, ty blasku synu jutrzenki. Ścięty ległeś na ziemię, ty pogromco narodów. A mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze narad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Jedno z tłumaczeń Biblii nazywa go Lucyferem, co po łacinie oznacza nosiciel światła. Widać z tego, że ten nosiciel światła w jakiś tajemniczy i niewyjaśniony sposób poczuł się niezadowolony z tego urzędu, z tego stanowiska, który posiadał. A więc z tej pozycji i zazdrośnie pożądał na stanowisko, jakie miał Chrystus. Ponieważ nie został zaproszony na naradę Bożą. Czuł się może niedowartościowany i rzucił Bogu wyzwanie i zaczął walczyć z Bogiem. Stworzenie walczy ze Stwórcą. I Bóg przez proroka Izajasza jasno przedstawia pragnienia i dążenia szatana do obalenia rządów Bożych. I zwróćmy uwagę, ja wstąpię na szczyty obłoków, ja zasiądę na najdalszej północy, ja zrównam się z Najwyższym, ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ale przecież to miejsce zarezerwowane jest dla Stwórcy, nie dla stworzenia. I można by sobie tak pomyśleć. To były tylko marzenia, które przerodziły się w pragnienia. Pragnienia przerodziły się w dążenia, a dążenie przerodziło się w bunt. W niebie nie udało się zbudować królestwa, jego królestwa, to zrobił to na ziemi. Tak bardzo pragnął panować. Tak bardzo pragnął założyć swoje królestwo. I udało mu się na ziemi. I widzimy teraz efekty jego panowania. Nieszczęścia, kataklizmy, niesprawiedliwość, wojny, zawieruchy, bezprawie. I gdyby nie lud Boży i Boża interwencja, to ten świat już dawno przestałby istnieć. Możemy tylko dojść do wniosku, że ten wirus grzechu powstał samoistnie. Ale w jaki sposób?
Wiecie, ciekawą myśl daje tutaj pewien teolog, Carl Lewis, który powiedział tak: jeżeli zwracasz na siebie uwagę, to będziesz chciał postawić siebie na pierwszym miejscu. Patrząc tak, wiecie, pomyślałem, no ale przecież każdy z nas chce być zauważony, każdy z nas chce być doceniony, każdy z nas chce być pochwalony, każdy z nas chce być szanowany. Przecież to jest normalne. Ale kiedy to trwa dłuższy okres, a jeszcze jak jesteśmy podziwiani, poklepywani, to wtedy może stać się to bardzo niebezpieczne dla naszego rozwoju duchowego. I wtedy zazwyczaj taka osoba wie najlepiej i na wszystko ma odpowiedź. Oczywiście trudniej jest wytłumaczyć upadek Lucyfera niż upadek Adama, dlatego że Lucyfer był tym, który kusił Ewę i Adama. Ale on znajdował się przed Bożym majestatem, przed Bożym tronem, w samym centrum nieba, gdzie nikt go nie kusił, nikt go nie namawiał. Więc w jaki sposób powstało zło? Adam i szatan zostali stworzeni tak samo, bez skłonności do zła, i Bóg stworzył ich niepodatnych na zło. Jeden i drugi stworzeni zostali w świętej naturze, bez śladów samolubstwa lub jakiegoś grzechu w umyśle. To pokazuje, że Bóg podjął ryzyko, stwarzając rozumne istoty z możliwością wolnego wyboru. Bóg mógł uczynić wszechświat, w którym byłoby niemożliwe powstanie grzechu, ale wtedy musielibyśmy być stworzeni jako roboty. Czy bylibyśmy zadowoleni z tego? Czy by nas to satysfakcjonowało? Ale Boża miłość nie mogła do tego dopuścić. Boża miłość nie mogła tego uczynić. W żaden sposób Bóg nie może zmusić stworzonych istot, aby mu służyły z przymusu. Każda stworzona istota posiada wolną wolę. Boże serce pełne miłości znajduje radość w chętnym posłuszeństwie tych, którzy go miłują. Wielu dziwi się, jak to było możliwe, by najwyższa stworzona przez Boga istota mogła się stać szatanem, przeciwnikiem, zwodzicielem wszechświata. Ten potężny cherub marzył upodobnić się do Boga. On pragnął Bożą wielkość, ale nie pragnął Bożego charakteru. Pragnął mieć władzę Boga, ale nie Jego miłość. Boże królowanie, ale nie Jego dobroć. Bożą stwórczą moc, ale nie Jego osobowość. Bożą cześć, ale nie Jego uprzejmość. Boże stanowisko, ale nie Jego pokorę. Czy naprawdę nie mamy problemu, siostry i bracia? W domu? W pracy? A może w kościele? Czy nie chcielibyśmy być wielcy? Mieć porządne stanowisko? Moc? Władzę? Przecież dzisiaj ludzie tak bardzo walczą o to. A jak jest w kościołach? Myślę, że każdy z nas wie. Ale Słowo Boże uczy nas, że oczywiście mamy się wznieść na wyżyny, ale nie własnej wielkości, nie panowania, nie stanowiska, ale miłości, wiary, pokory, przebaczenia i ufności. To są cechy, które Bóg akceptuje. I tylko przez te cechy właśnie Bożego charakteru możemy upodobnić się
do Niego. Prorok Ezechiel używa również ciekawego języka dla opisania upadku tego potężnego cheruba, tego, który był nosicielem światła. Jego taktyka polegała na sianiu niepokoju za pomocą pozornie niewinnych argumentów. Jakoby bronił prawdy Bożej. Ale postępował bardzo przebiegle i sprytnie, krytykował Boży sposób zarządzania, niby troszcząc się o aniołów i obawiając się o kierunek, który Bóg to prowadził. A więc celem tego księcia ciemności, księcia aniołów, stało się kwestionowanie zwierzchnictwa Syna w niebie. Stąd może nauka, którą słyszymy na własne oczy, że Jezus jest mniejszym Bogiem. To jest echo, które do nas dochodzi właśnie z samego nieba, bo On zapragnął właśnie tego samego stanowiska, być tym, kim jest Chrystus. I prorok Ezechiel w 28 rozdziale opisuje od wiersza 12 tego właśnie cheruba. Jest tu przedstawiony symbol króla Tyru, dlatego że król Tyru w tamtym czasie jak gdyby upodabniał się do charakteru tego potężnego cheruba. Przeczytajmy od wiersza 12. Synu człowieczy, zanudź żałobną pieśń nad królem Tyru. Powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan, byłeś najwyższą miarą mądrości i piękna. Przebywałeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Wiemy, że król Tyru nie mógł przebywać w Edenie, w ogrodzie Bożym. Każdy drogocenny kamień zdobił Twe okrycie. Karneol, topaz i jaspic, chryzolit, beryl i onyks, szafir i rubin i szmaragd. Ze złota były Twe dzwoneczki i ozdoby czekały na Ciebie w dniu Twego stworzenia. Byłeś cherubem, wiele mogącym, zdolni Ci zapewnić ochronę. Postawiłem Cię na świętej górze Bożej, gdzie przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. Byłeś też nienaganny w postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż do chwili, gdy odkryto w Tobie niegodziwość. I przy Twym rozległym handlu stałeś się pełen przemocy. Zgrzeszyłeś. Wtedy zrzuciłem Cię zhańbionego z góry Bożej i usunąłem Ciebie, cherubie, wiele mogący spośród ognistych kamieni. Twoje piękno uczyniło Twe serce wzniosłym. Zniweczyłeś swą mądrość z powodu swej świetności. Moi drodzy, czytając te sprawozdanie, widzimy, że ten potężny anioł, ten potężny cherub, jaka musiała dostojność wypływać z jego osobowości, jak on był pięknie przyozdobiony tymi kamieniami. Myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, jego piękna. I tak naprawdę Pan Bóg już nie mógł go stworzyć piękniejszym od tego, jak go właśnie stworzył. Ale on nie był zadowolony z tego. To jest niesamowite. Przybywałeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Tam, gdzie nie było grzechu, jeszcze śmierci, zła, gdzie same piękno było, gdzie tak naprawdę trudno jest nawet cokolwiek powiedzieć, bo dla nas to jest abstrakcja, bo dobrze nie widzimy jeszcze z tego miejsca i widzimy po prostu nieszczęścia, widzimy grzech, którego również doświadczamy we własnym życiu. Tam tego nie było. Byłeś cherubem. I teraz zwróćmy uwagę, byłeś cherubem wiele mogącym.
On mógł wiele naprawdę uczynić dla sprawy Bożej, dla chwały z Bożej, dla rozwijania się Królestwa Bożego. Mógł wiele zrobić. Zrobił bardzo wiele, ale nie w tym kierunku, ale w odmiennym kierunku. Zdolnym zapewnić ochronę funkcjonowania jedności nieba, jedności wszechświata, dbanie i również ochronę nad Bożym prawem, chronić Bożego autorytetu, Bożej miłości, Bożej sprawiedliwości. Ale on nie tylko nie chronił, ale zaatakował. Byłeś nienagannym. Byłeś nienagannym. Gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Kiedy słyszę słowo niegodziwość, przypomina mi się pewne doświadczenie. Z małżonką wyjechałem na urlop na tydzień czasu. Po tygodniu przyjechaliśmy do domu. Młodszego syna Patryka zostawiliśmy w domu i po jakimś dwóch, trzech dniach szukałem swojego dysku twardego. Wiecie, najważniejsze rzeczy mamy na dysku przenośnym, tym dysku twardym. Że w razie czego ktoś komputer ukradnie, to my to mamy. I nie zawsze komputer jest w stanie pomieścić tego wszystkiego, co mamy. Tam miałem całe swoje wykłady, swoje materiały, swoje przemyślenia potrzebne, wiecie, do funkcjonowania i prowadzenia zborów. I kiedy zapytałem się swojego syna, mówię, synu, nie widziałeś mojego dysku przenośnego? I zauważyłem na twarzy mojego syna zaniepokojenie. I mówi, tata, nie. Po trzech godzinach syn przychodzi i mówi, tata, poszukaj dobrze tego twardego dysku. Może jutro się znajdzie. Ale nie znalazł się. Tam zginął mi twardy dysk i jeszcze dwie rzeczy, ale nie pamiętam, co to było. Na następnego dnia syn przychodzi i mówi, tata, znalazłeś ten dysk twardy? Ja mówię, synu, nie znalazłem. Jestem zaniepokojony. Mówię, wiesz co, bo nie chodzi mi o dysk, tylko mi chodzi o to, co tam było. I mój syn mówi, tata, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy was nie było, spotkałem na ulicy pewną osobę bezdomną w moim wieku. Wyglądała strasznie i okropnie. I po prostu ulitowałem się nad nim. Jako, że był to chłopak w moim wieku, zaprosiłem go do naszego mieszkania. I powiedziałem, że około tygodnia czasu, dopóki was nie ma, może ze mną mieszkać. Pozwoliłem mu się wykąpać. Tamte rzeczy żeśmy wyrzucili. Dałem mu nowe ubrania, buty. Razem jedliśmy, spaliśmy, kumplowaliśmy się i chyba prawdopodobnie on musiał mi to ukraść. Ja, widząc smutek swojego syna, powiedziałem tak. Synu, zrobiłeś to, co należało zrobić. I cieszę się, że to zrobiłeś. Ale ten człowiek, ten młody człowiek zachował się niegodziwie. Bo ty mu otworzyłeś swoje serce, otworzyłeś swój dom, nasz dom. A on się zachował w taki sposób, że jeszcze po prostu okradł. I tak właśnie zachował się ten potężny cherub. Twoje piękno uczyniło twoje serce wyniosłym. Bo on, te Boże dary, Boży dar życia, Bożą mądrość, którą otrzymał od Boga. On przypisał to sobie, że jest tak zdolny, tak inteligentny, tak piękny, tak wspaniały, że jest już sam w stanie życie prowadzić sobie bez Boga. Jemu już jest Bóg niepotrzebny. Czy nie jesteśmy kuszeni czasami, siostry, bracia, drodzy przyjaciele, że dasz sobie radę bez Boga? Po co masz wszystko oddawać w ręce Pana Boga? Rozwiązuj problemy po swojemu. Ale prorok Ezechiel, wiecie,
zwraca uwagę jeszcze na jedną rzecz. Widzimy, jak porządek nieba został teraz naruszony. I prorok Ezechiel w 16 wierszu mówi: przy rozległym swoim handlu zgrzeszyłeś. Wiecie, kiedy na początku zastanawiałem się, no jak? W niebie handel? No co tam mamy, sklepy? Tesco, Auchan, Lidl, Biedronki? Co mamy, euro, dolary, złotówki? O co to chodzi? On handlował Bożymi darami. Pan Bóg, stwarzając aniołów, wyposażył wszystkich w duchowe dary. I ten potężny cherub zaczął zwracać uwagę aniołów na ich różnice w duchowym wyposażeniu. Przypisywał im rolę gorszej istoty do ich wartości. I to spowodowało niezadowolenie, pretensje, zazdrość, smutek. Zaczęły rodzić się pytania. Dlaczego ja tych samych darów nie mam, co inny anioł? A więc szatan wzbudził niezadowolenie, wykorzystując istniejące odmienności, które były wśród aniołów, i panowała różnorodność przecież. Bo Bóg się kocha w różnorodności. Każdy inny. Każdy z nas jest inny. Każdy liść jest inny. Każde źdźbło trawy jest inne. Każda kropla deszczu jest inna. Każdy płatek śniegu jest inny. Bóg jest niesamowity. I dlatego w Kościele nie powinno być tak samo, i również w świecie nie powinno być: ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy. Nie. Jestem ważniejszy, ty jesteś mniej ważny. Nie. Jesteśmy po prostu inni. Ale wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I co ciekawe, Bóg nie uzależnia oceny od ilości wykonywanej pracy. Przypowieść z Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału, gdzie tam jest podobieństwo czworakiej roli. I tam czytamy, że ziemia wydała plon 60-krotny, 100-krotny, 30-krotny. Przypowieść o talentach, prawda, z Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy, kiedy gospodarz odjeżdża, daje każdemu talenty, żeby się rozwijały. Kiedy gospodarz przyjeżdża, jeden zyskał kolejne 10 talentów, drugi zyskał kolejne 5 talentów, trzeci zyskał 3 talentów. Nie ma problemu. Gospodarz mówi: wejdź, sługo dobry, do radości pana swego. Ale ten potężny cherub, aby znaleźć zwolenników, musiał spowodować po pierwsze ich niezadowolenie, a po drugie przedstawić niesprawiedliwość Bożego postępowania. Gdybym był Bogiem, to ja bym wszystkim wam dał porówno darów. A po co ta hierarchia wśród aniołów? Jedni cherubinowie, drudzy serafowie, trzeci aniołowie. Wszyscy bylibyście jednakowi. I w ten sposób przedstawił Boga jako Boga niesprawiedliwego. Że jednych wyróżnia od innych. Wiecie, przypomina mi się pewna historia z drugiej księgi Samuela, 15 rozdział, gdzie tam Absalom, wiecie, po zabiciu brata zostaje, ucieka z Izraela, w ogóle z Pałacu Królewskiego, i po jakimś czasie Joab, dowódca wojska króla Dawida, wstawia się za nim, aby Absalom powrócił. I kiedy on wraca, staje na drodze, która prowadzi do pałacu. I czasami Izraelici w tych najtrudniejszych kwestiach, w tych najtrudniejszych sprawach zwracali się do króla. I on wtedy stawał na takiej drodze, pytał się, skąd ty przybywasz, jaką masz sprawę. I oni mówili mu, jaką mają sprawę. I on wtedy tak mawiał: twoja sprawa jest słuszna. Gdybym ja był królem, to ja bym twoją sprawę załatwił pozytywnie. Ale mój ojciec, pewno nie załatwi tego. A więc Absalom robił przygotowania
do tego, aby zdetronizować właśnie króla Dawida, a intronizować siebie na króla. I kiedy to uczynił i to mu się udało, to zobaczcie, jak to jest szokujące, że więcej plemion poszło za Absalomem i więcej ludzi, jak i również wojska, niż za królem Dawida. I król Dawid musiał uciekać. I to samo zrobił Lucyfer w niebie. A więc bunt szatana rodzi się więc jako pragnienie zdetronizowania Boga, a intronizowania siebie na tronie. A to zaszczepił już w Edenie Ewie. Jeżeli zerwiesz z tego zakazanego drzewa ten owoc, będzie ci jak Bóg. I ten zainfekowany wirus grzechu wydał owoce. Ale najpierw musiały się rozwinąć w jego wnętrzu. Do czego ten bunt doprowadził? Do utworzenia rządu z jego prawami przeciwko Bożym rządom i Bożego prawa. I dlatego chciałbym zwrócić, wiecie, uwagę. W Księdze Objawienia na 12 rozdziale, że tam od wiersza 7 do wiersza 10, że w którymś momencie doszło do walki. Przekroczona została pewna granica. Ten owoc wykiełkował, który był w wnętrzu właśnie tego potężnego cheruba. I ta walka, ona była fizyczna. Trudno mi jest opisać tą walkę, ale w każdym bądź razie ten książę ciemności został przepędzony, wyrzucony wraz z jego aniołami, którzy opowiedzieli się po jego stronie. Chciał wprowadzić swój ład, rządzenie i zaczął wmawiać aniołom, że skoro są doskonali, to po co im prawo? Po co im w ogóle jakiekolwiek tutaj prawo Boże? Dlatego dzisiaj wielu chrześcijan może ma problem z prawem Bożym. I tak prawo Boże traktują lajtowo. Jest, niby go nie ma i sami nie wiedzą dokładnie jak. On był, ten książę ciemności, był miłowany, szanowany przez zastępy niebiańskie. Dlatego, moi kochani, miał takie powodzenie. Dlatego tak wiele uczynił. Tak wiele złego. Tak wiele zwiódł. I czasami liderzy Kościoła mogą również wiele uczynić złego, jeżeli oczywiście popadną w jakieś odstępstwo lub zwiedzenie. Dlaczego? Bo mieli autorytet. Pamiętajmy, że ten książę ciemności, ten nosiciel światła, on miał niesamowity autorytet, bo on bezpośrednio otrzymywał wszelkie te Boże postanowienia i Boże polecenia i przekazywał je innym. Jak to możliwe, moi drodzy, że udało mu się zwieść taką niesamowitą rzeszę aniołów? Że powodzenie jego było tak wielkie? Że aniołowie byli tak zaślepieni i nie widzieli, jakie skutki przyniesie ich czyn. Ale że to zwiedzenie jego jest tak wielkie, to mógł to osiągnąć tylko kłamstwem i przebiegłością. Z nosiciela światła stał się nosicielem wirusa kłamstwa i oskarżenia. I wyobrażam sobie, wiecie, aniołów. Wyobrażam sobie, jak oni pewno sobie pytania zadawali. Co ten Bóg wyprawia? I co ten zarząd niebiański wyprawia? Jakie decyzje podejmuje? Diabeł jako sprawca zrobił siebie ofiarę. Jakoby Bóg miał go potraktować niesprawiedliwie.
Skoro wielu aniołów wybrało Jego na swojego przywódcę, to tylko pokazuje, jak On potrafi się maskować i zakłada różne maski do różnych kościołów, jak i również do różnych ludzi. Potrafi przyjąć maskę, a to węża, a to anioła światłości, a to ducha osoby zmarłej, a to UFO, a to prawda objawienia maryjne. I tu jest przyczyna. Dlaczego wirus grzechu jest buntem i bezprawiem i nazwany przez apostoła Pawła w drugim liście do Tesaloniczan, albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Ta moc nieprawości, ona już działała również i w apostole, i za czasów apostoła Pawła, za czasów powstania tego kościoła, Nowego Testamentu, czyli Kościoła chrześcijańskiego, bo ona działała już w niebie. Została przyniesiona na planetę Ziemia. Grzech zaciemnia umysł, powoduje nieracjonalne czyny, przychodzą dziwne poglądy, zachowania ludzkie i to, co wcześniej szokowało, nagle przestaje szokować, przestaje dziwić. Dlatego w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w wierszu 30 czytamy: nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby o ile można pociągnąć za sobą uczniów. To jest ta tajemnica nieprawości, moi drodzy. Niby bronisz sprawy Bożej i wikłasz się w konflikt, co prowadzi do burzenia funkcjonowania Kościoła, zamiast do budowania Kościoła. Powoduje to rozłam w Kościele, powoduje to różnice w Kościele i na tym triumfuje tylko diabeł. Zamiast jako lud Boży. Czy to jest rozłam w małżeństwie, w rodzinie, czy w Kościele, w zborze? Dlaczego nie rozmawiamy ze sobą? Dlaczego nie prosimy o wyjaśnienie? Dlaczego nie modlimy się? Dlaczego nie prosimy Pana o rozwiązanie problemów? Dlaczego czasami słuchamy różnych wieści, które nie do końca są prawdą? Dlaczego nie pytamy pewnej osoby, żeby wyjaśniła, przedstawiła? Dlaczego? Dlaczego nie stawiamy pytań? Ale próbujemy w świętej gorliwości walczyć w małżeństwie, w rodzinie, w kościele. A pod jego wpływem człowiek dokonuje tajemniczych czynów. Nie wiem, czy pamiętamy, ta historia zapisana jest w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi o swojej śmierci apostołom. I kiedy mówi o swojej śmierci, że musi umrzeć, apostoł Piotr bierze Pana Jezusa pod ramię i mówi: Panie Jezu, chodź na bok. I mówi: no co ty wygadujesz? To jest niemożliwe, żebyś ty umarł. Po co ty masz umierać? I Pan Jezus mówi niesamowite zdanie. Precz ode mnie, szatanie. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czy Pan Jezus powiedział to do apostoła Piotra? Nie. Pan Jezus powiedział to do szatana. Więc zobaczmy, siostry i bracia, drodzy przyjaciele, że czasami nie mamy świadomości, że diabeł może wejść na chwilę, na moment w nasze serce, w moje serce i może spowodować niesamowity podział w rodzinie, w małżeństwie, w zborze i w kościele. Prorok Izajasz, który przedstawił nam, komentując upadek Lucyfera, wskazuje, że zanim uwidocznił się jakiś zewnętrzny grzech, najpierw pojawił się on wewnętrznej podstawie względem zła. Stwierdzenie mawiałeś w swoim sercu daje nam klucz do zrozumienia natury grzechu. A więc grzech jest postawą naszego umysłu, stanem naszej duszy.
Gdy widzimy zły czyn, pamiętajmy, że jest on owocem wewnętrznego naszego stanu. A więc za każdym złym czynem kryje się zły stan. Czyny najpierw powstają w umyśle. Pragnienia, zrobienie czegoś, planowanie, samouwielbienie. To wszystko się dzieje w naszym umyśle, w naszym wnętrzu. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Księga Objawienia, 17 rozdział, ona jak gdyby daje nam też pewną myśl. Tu jest oczywiście mowa o bestii. Ja absolutnie nie będę mówił dzisiaj o bestii. Tu jest mowa o kobiecie. Kobieta w Piśmie Świętym symbolizuje Kościół. Akurat w tym przypadku jest to kobieta odstępcza, wszetecznica, a więc ona symbolizuje Kościół odstępczy. Ale ja chcę po prostu zwrócić uwagę na ten wiersz, wiecie, piąty, od wiersza czwartego jest powiedziane, jak ta kobieta ubrana, prawda, w purpurę, w szkarłat, w złoto, drogie kamienie, prawda, perły, w ręce trzyma złoty kielich pełen obrzydliwości, nieczystości. I ten piąty wiersz, a na jej czole wypisane było tajemne imię, Wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Zauważyłem, że kobieta jest pijana, upiła się krwią świętych oraz krwią świadków Jezusa. Gdy to zobaczyłem, wpadłem w wielkie zdumienie. Na czole wypisane było imię, tajemnicze imię, Wielki Babilon. Matka wszetecznic i obrzydliwości. Bo tutaj właśnie podejmujemy nasze decyzje. Tutaj. One się dzieją w naszym wnętrzu. Dlaczego ten odstępczy Kościół ma takie powodzenie? Bo robi to w tajemny sposób. W tajemniczy sposób. Ale Księga Objawienia, 14 rozdział. Wiersz pierwszy. Zwróćmy uwagę, co Bóg chce nam powiedzieć. Apostoł Jan mówi tak, a na górze Syjon zobaczyłem baranka, a więc to są zbawieni. I apostoł Jan widzi baranka, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli na czole wypisane jego imię, imię Ojca i baranka. I tu też mamy wypisane imię Ojca i baranka. Ale ta wszetecznica, ten fałszywy kościół też miał na czole imię. Matka wszetecznic i obrzydliwości. Gdybyśmy zobaczyli do Księgi Wyjścia, 28 rozdział, i tam od wiersza 36 do 38, Pan Bóg mówi, że każdy arcykapłan, a więc ten najwyższy kapłan, który wejdzie do świątyni, aby sprawować służbę, będzie nosił na swoim czole diadem, a na tym diademie miał być napis Poświęcony Panu. Mówi to nam coś? Apostoł Paweł nam podpowie. Kiedy otworzymy pierwszy list do Tymoteusza 3,16, apostoł Paweł pisze tak, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. A więc zwróćmy uwagę, że Słowo Boże mówi nam o dwóch tajemnicach, tajemnicy bezbożności i tajemnicy pobożności. Jaka jest różnica między tajemnicą bezbożności a pobożności? Ano różnica polega na tym, że tajemnica bezbożności to jest tak, że jeżeli pozwolisz sobie na jakiś upadek, na jakiś grzech, raz spróbujesz i nawet nie wiesz, że czarna dziura cię już wchłonęła i ciebie nie ma. To stało się z tym księciem ciemności. On tylko marzył i pragnął. A co dzisiaj wyrabia? Czy wiedział na początku, jaki będzie jego koniec? Że dzisiaj będzie mordował, że dzisiaj będzie niszczył, że dzisiaj zwodzi? Zdawał sobie sprawę z tego? A tajemnica pobożności, to nieważne, jakim byłeś człowiekiem, czy byłeś alkoholikiem, narkomanem, zabójcą, cudzołożnikiem. Kiedy Ewangelia wkracza w twoje życie, nagle następuje zmiana twojego życia. Jak byłeś złodziejem, przestajesz kraść. Jak byłeś alkoholikiem, przestajesz pić. Jak byłeś narkomanem, przestajesz brać. Jak byłeś cudzołożnikiem, zaczynasz kochać swoją żonę, swoją rodzinę i ludzie, którzy widzą ciebie, są zszokowani. No taki drań, a teraz taki wspaniały człowiek. Bo to jest tajemnica pobożności, że ty nie wiesz kiedy, nie wiesz jak. Bóg cię zmienia.
Bóg cię przekształca i Bóg cię prowadzi. A więc widzimy tutaj dwie kategorie ludzi. Jedni są nielojalni Panu Bogu, drudzy są lojalni. Jedni są zbuntowani, drudzy są posłuszni. Jedni opanowani przez tajemnicę nieprawości, drudzy przez tajemnicę pobożności. Jedni mają na czole piętno bestii, drudzy mają pieczęć Bożą. A Pan Jezus co powiedział w Ewangelii Mateusza 6:24? Nikt nie może dwom Panom służyć. Bo albo będzie jednego miłować, a drugiego nienawidzić. Nie da się służyć jednej mocy i drugiej mocy. I tak jak w przyrodzie, moi drodzy, tak i w życiu duchowym. Aby można było widzieć zewnętrzną zmianę, musi ona najpierw powstać w jej wnętrzu, korzeniach. Czas. Czas, moi drodzy. Często potrzebujemy czasu, nawet mniej wyjaśnienia i odpowiadania ma nawet na pewne pytania. Czas weryfikuje wszystko. Wiecie, Pan Jezus, tak jak sprawozdaje to apostoł Jan, że Pan Jezus wiedział, co było w sercu człowieka. On nie musiał czekać. On od razu popatrzył na człowieka i wiedział, co jest w jego wnętrzu. No to w takim razie powstaje pytanie. Skoro wiedział, co było w sercu, co było w wnętrzu tego księcia ciemności, dlaczego go nie zniszczył? Dlaczego się go nie pozbył? Dlaczego pozwolił, aby on został zrzucony na ziemię? To są pytania, które ludzie często zadawają. Problem polega na tym, moi drodzy, że to, co było jeszcze w jego wnętrzu, nie wydało owocu. A pamiętajmy, że w niebie nie znano ani zła, ani grzechu, ani nieprawości, ani kłamstwa, ani konsekwencji z tego wynikających. Dlatego musiał nastąpić przesiew wśród aniołów i ten przesiew on będzie również w Kościele Bożym. To jest tylko kwestia czasu, kiedy przyjdzie prawdziwy przesiew, bo on jest, zawsze jest gdzieś od jakiegoś czasu, ale to jest taki przesiew konkretny przyjdzie, ale to jest jeszcze inne zagadnienie. Aby inni mogli zobaczyć na własne oczy, dokąd takie postępowanie ich zaprowadzi. Dlatego Bóg dopuszcza pewne sytuacje w rodzinie, w zborze, w kościele, aby ten zasiany wirus grzechu wydał owoce. Powiedzcie mi, a czy ktoś z aniołów wiedział, co było we wnętrzu tego anioła ciemności? Nikt nie wiedział. Tylko Bóg wiedział i On wiedział doskonale. Ale to ukrył. On ukrył swoje pragnienia. On ukrył swoje dążenia. On ukrył swoje marzenia. I dlatego tak wielu pozyskał. A czy to jest obce nam? Jak na przykład otworzymy Ewangelię Łukasza 22-24, czytamy, że wśród apostołów powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. To było takie bliskie u apostołów. A czy nam nie jest bliskie? Czy my nie chcemy uchodzić za ważniejszych, za mądrzejszych? Czy czasami nie ma sporów w tej kwestii, w zborze, w kościele? Wy sami wiecie, jak jest w waszym życiu, w waszych domach, w waszych zborach. W każdym bądź razie niebezpieczne jest, kiedy zatrzymujemy się w duchowym wzrastaniu, a jeśli nie ma duchowego wzrostu, to jest duchowy upadek. Taka jest zasada. Dlatego Pan Jezus w Ewangelii Jana w 12 rozdziale i wiersz od 35 do 36 czytamy takie słowa. Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światło. Chodźcie, dopóki je macie,
aby nie zawładnęła wami ciemność. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście się stali synami światła. Chodźcie, póki światłość macie. I teraz zobaczmy, że ten nosiciel światła, który nosił Boże światło, syn jutrzenki, pozwolił, aby ogarnęła go ciemność i teraz chce nas w tą ciemność wprowadzić, w ten straszny mrok, który jest, gdzie nie ma nadziei, gdzie nie ma życia, gdzie czeka nas śmierć. Człowiek, który idzie z Jezusem, uwolniony jest od ciemności i mroku. Ludzie błądzący w ciemnościach nie mają żadnego oparcia. W książce Patriarchowie i Prorocy przeczytałem ciekawą myśl. Posłuchajcie. Odrzucenie światła zaciemnia umysł i powoduje, że serce kamienieje. Jest łatwiej postawić kolejny krok w stronę grzechu i nadal odrzucać jaśniejsze światło. Aż w końcu czynienie zła staje się przyzwyczajeniem, a grzech przestaje się wydawać grzechem. Jeśli światło przez długi czas było odrzucane i pogardzane, w końcu zostanie zabrane. I ten anioł światłości, ten nosiciel światła w którymś momencie pozwolił, aby ogarnęła go ciemność, bo nie żył i nie chciał żyć według tego światła, które miał. Aby dostać się pod panowanie królestwa ciemności, nie jest konieczne świadome oddanie się pod jego władzę. Wystarczy tylko zaniedbać przymierze z królestwem światła. Dlatego moi drodzy, siostry, bracia, przyjaciele, jak i również dzisiaj mogę powiedzieć słuchacze, nie igrajmy z grzechem, nie bawmy się grzechem, nie osądzajmy, nie oskarżajmy, nie krytykujmy, nie bądźmy nosicielami kłamstwa. To jest droga śmierci, to jest droga ciemności, to jest droga upadku, to jest droga zwodzenia innych. Dlatego diabeł ze światłości spadł do ciemności, do ciemnej, czarnej dziury, z której nie ma ratunku. Pozwólmy Ewangelii oświecać nasze wnętrza i umysły i bądźmy nosicielami światła, nosicielami prawdy. Martin Luther kiedyś powiedział niesamowite słowa. Pozwólcie, że je przeczytam. Kazanie Ewangelii nie jest jakąś wiecznotrwałą, stałą nauką, ale jest podobne do wędrującej ulewy, która szybko przechodzi. Gdzie spadnie, tam jest. Co ominie, tam jej nie ma. Nie wraca też ponownie w to samo miejsce, ani w nim nie pozostaje, ale po niej przychodzi słońce i skwar i nastaje susza. Takie jest też doświadczenie, że w świecie Ewangelia pozostaje tak długo czystą i zgodną z prawdą, jak długo trwa ludzka pamięć. Tak długo, jak są ci, którzy ją przynieśli, tak długo i ona jest i wzrasta. Gdy oni umrą, umiera też i światło, a w to miejsce przychodzą zaraz właśnie i fałszywi nauczyciele. Tak było u Żydów, lecz oni Ewangelię utracili i teraz nie mają nic. Paweł przyniósł ją do Grecji, lecz została utracona i teraz mają Turków. Także Rzym i Italia ją miały, lecz utraciły i mają teraz papieża. A wy Niemcy, niech się wam nie wydaje, że będziecie ją mieć wiecznie, bowiem wasza niewdzięczność i wzgarda nie pozwolą jej pozostać. Gdyby żył dzisiaj Luter, to pewno by jeszcze jedno pytanie zadał. A wy, adwentyści? Jeżeli my, adwentyści, nie będziemy żyć według tego światła,
według tej Ewangelii, która zmieniła wszystko w naszym życiu, która dała nam nowy kierunek, nowe cele, nowe życie, nowe marzenia, nowe pragnienia. Jeżeli nie będziemy żyć tą Ewangelią, ogarnie nas ciemność. Ja przyszedłem, Pan Jezus mówi, na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Tajemnica nieprawości, tajemnica pobożności. Ciemność, światłość, zło, dobro. Której stronie się poddasz, a której ulegniesz? Oto jest pytanie. Każda z tych sił pragnie mieć człowieka po swojej stronie i kontrolować ziemię, ale dla zgoła różnych powodów. Chrystus pragnie doprowadzić ludzkość do pierwotnego stanu doskonałości i szczęścia. Szatan chce rzucić swoje panowanie ludzkości, aby kontynuować i umocnić swój bunt przeciwko Bogu. Dlatego, moi drodzy, pozwólmy Duchowi Świętemu, aby mógł ogarnąć nasze serca, aby mógł poruszyć nasze myśli, nasze pragnienia, aby patrząc na Jezusa na krzyżu, aby złamał w nas wszelkie samolubstwo, samoobronę, zadowolenie z siebie, abyśmy patrząc na Jezusa, abyśmy widzieli Boga, który stał się ciałem, żył i umarł w miejsce człowieka. A więc zobaczmy i ujrzyjmy Boga w Chrystusie, w którym świat ze sobą pojednał, nie zaliczając nam upadków. Zobaczmy Boga, przelewającego swoją krew, aby całkowicie zapłacić karę za nasze grzechy, jakiej domagała się Boża sprawiedliwość. Zapłacił nasz dług bez naszego udziału. I myślę, że najpiękniejsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć, to są słowa: przebaczono ci grzechy, człowiecze, i jesteś uwolniony od winy. Nigdy nie możemy właściwie pokutować, jeśli nie odczujemy sprawiedliwości, dobroci Bożej. Dlatego prorok Izajasz, on mówi niesamowite słowa. Musimy pamiętać, że dobroć Boża, ona prowadzi do opamiętania, czyli dobroć Boża prowadzi mnie i ciebie do prawdziwej pokuty. Ale żeby była prawdziwa pokuta, musi nastąpić prawdziwa skrucha. Aby nastąpiła prawdziwa skrucha, musisz ujrzeć i zobaczyć swój grzech, który cię oddziela, który cię rujnuje, który cię niszczy. Dlatego prorok Izajasz w 60 rozdziale, w wierszu 1 i 2, pozwólcie, że jeszcze to przeczytam, ten tekst, on mówi niesamowite tutaj słowa, a tak naprawdę to Bóg przez proroka Izajasza. Powstań, zajaśnij, gdyż nadeszło Twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narodu, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. To są niesamowite słowa, gdzie Bóg mówi przez proroka Izajasza. Ciemność okrywa ziemię, a mrok narody. Ale Ty, moje dziecko, ale Ty, mój sługo, nie pozwól, aby ta ciemność ogarnęła Ciebie. Nie pozwól, aby pragnienia czy żądze Ciebie pokonały. Nie pozwól siłom zła, aby Cię używały do swoich celów, do złych celów. Idź do Jezusa. Wołaj Jezusa. Przybliż się do Jezusa. Prowadź życie z Jezusem. Nie próbuj prowadzić życia dla siebie, daleko od Boga. Bardzo Cię proszę, abyś nie brał Jezusa jako dodatek do Twojego życia, ale aby Jezus był Twoim życiem. Wtedy zobaczysz zmianę w Twoim życiu. Zobaczysz zmianę w swoim sercu, w swoim charakterze.
że inni będą widzieć innego człowieka. Człowieka na obraz i podobieństwo Jezusa. Czego wam życzę, moi drodzy? A niezliczone rzesze wędrują. Wędrują po dżungli grzechu. Żyją w straszliwych warunkach, nie wiedząc, że nastał pokój między Bogiem a człowiekiem. Nie znają poselstwa o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. A przecież Golgota zaistniała dzięki wielkiej miłości Bożej do człowieka. Światło Ewangelii padające od krzyża Chrystusa gani wszelkie samolubstwo i pychę, a pochwala hojność, dobroczynność czy przebaczenie. To jest droga, którą powinniśmy podążać. Moi drodzy, bądźmy nosicielami światła. Bądźmy nosicielami prawdy. Bądźmy nosicielami miłości. Bądźmy nosicielami Bożej Ewangelii. Bo tą Ewangelią jest Jezus. Bądźmy nosicielami Jezusa. Mówmy. Rozgłaszajmy. Śpiewajmy. I przekazujmy innym, gdzie jest ratunek. Gdzie jest wyzwolenie. Jezusa, który niech będzie twoim i moim życiem. Bo najpiękniejszym świadczeniem Ewangelii jest wtedy, kiedy ty i ja jesteś tym listem pisanym, ale atramentem Ducha Świętego, aby inni, widząc twoje życie, widząc twój charakter, mogli powiedzieć: ja chcę do takiego kościoła należeć. Ja chcę do takiego zboru należeć. Ja chcę takiego Boga znać. I ja chcę temu Bogu poznać, oddać swoje życie, oddać swoją przyszłość, oddać swoją wieczność. Dlatego życzę wam, siostry i bracia, tego Jezusa, pięknego Jezusa, wspaniałego Jezusa, który pragnie nas zachować do wieczności, który przecież nie po to przelewał swoją krew, aby nas zło mogło dopaść, ten grzech zrujnować i zniszczyć. On przecież przelał swoją krew i przyszedł na tą ziemię. Zostawił swoją chwałę, swoje niebo, aby dać nam życie, nowe życie, lepsze życie, gdzie będziemy mogli doświadczać radości, wdzięczności, pokoju, nadziei, przyszłości. To powinno być naszym celem, ale również i doświadczeniem jako ludzi wierzących. Dlatego niechaj dobry Bóg działa na wasze serca, zmienia wasze charaktery i prowadzi was do wieczności. Dlatego pozwólcie, że będę chciał się pomodlić za was. O Boże błogosławieństwo, o Boże prowadzenie, o Boże namaszczenie. Od Ducha Świętego, aby mógł was przeprowadzić przez te wydarzenia, które są przed nami. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, jak długo tutaj jeszcze będziemy żyć. Ale wiem jedno. Z Jezusem, z tym kochanym Jezusem, droga jest inna. Droga jest może niełatwa, ale jest piękna. I jest ratunek na tej drodze, bo jest Jezus na tej drodze. Módlmy się. Dobry, umiłowany nasz wiekuisty Panie i Boże, chcę ci tak bardzo dziękować za twoje słowo, które obnaża, Boże, wszelkie zwiedzenie, które obnaża, jak ten książę ciemności próbuje nas oszukać, próbuje nas zwieść. Próbuje nas skłócić ze sobą. Próbuje nas oskarżać, Boże, abyśmy byli zniechęceni, podłamani, przerażeni, abyśmy zapomnieli o Tobie, o Twojej miłości. Ale przecież w Tobie jest ratunek. W Tobie jest wybawienie. W Tobie jest nadzieja. W Tobie jest wyzwolenie. I w Tobie jest przyszłość. Tak bardzo Cię proszę za moimi siostrami i braćmi, za tymi, którzy słuchają. Może poszukują twojej prawdy. Może poszukują ciebie, kochany Zbawicielu, w swoim życiu. Może jeszcze ciebie nie doświadczyli w swoim życiu. Dlatego cię proszę,
abyś dotarł do ich serc, abyś zmienił ich serca i to pomógł im odnaleźć Twoje piękno, Twoją prawdę, Twoje słowo, Twoją Ewangelię, tą prawdziwą, nie tą sfałszowaną. Proszę Cię, Boże, za Twoim Kościołem, aby mógł się rozwijać, abyś mógł wylać Twojego Świętego Ducha, abyś dał nam namaszczenie, abyś dał nam nowe życie, abyśmy byli tymi, którzy będą nosicielami światła, którzy będą nosicielami miłości, którzy będą nosicielami prawdy, bo przecież takimi nas chcesz mieć. I tylko tacy wejdą do Twojego Królestwa, do Twojego nieba. Dlatego, Panie, wybacz wszelki grzech, wybacz wszelki upór, wybacz wszelkie zło, wybacz obłudę, drogi Panie, wybacz to, co Cię zasmuca, wybacz naszą podłość i niechaj, Panie, będzie Twoje piękno, daj nam Twoją miłość i obdarz nas Twoim charakterem i Twoim pięknem, abyśmy mogli Ciebie godnie prezentować, abyśmy mogli godnie Cię przedstawiać, Panie, abyśmy byli tą żywą Ewangelią w Tobie i dla Ciebie i mogli żyć dla innych, Panie, aby inni mogli Ciebie poznać i pokochać. Proszę Cię też i o błogosławieństwo dla tego zboru. Proszę Cię, Panie, za radą zboru. Proszę Cię, Boże, o ich mądrość. Spraw, aby w tym ten zbór mógł się rozwijać, aby panowała jedność, miłość, zrozumienie, wyrozumiałość. Bo Ty cenisz sobie i pragniesz, aby Twój Kościół, Twój zbór mógł w takim duchu podążać i w takim duchu się rozwijać. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za to, że mamy Ciebie, że nie jesteśmy sierotami, że w każdej chwili naszego życia możemy przyjść do Ciebie i wołać o pomoc i o ratunek. I dziękujemy Tobie, że Ty troszczysz się o nas, że przychodzisz, że burzysz te siły ciemności, że rozwalasz te mury nieprzyjaźni, Panie, i na nowo odbudowujesz. Bo jesteśmy ludem, który ma odbudować te prastare ruiny, prastare fundamenty. Daj, aby Twój Kościół, ten Kościół w czasach dzisiejszych mógł się budować, mógł się rozwijać, Panie, i daj możliwość doświadczenia Twojego Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego, abyśmy byli tymi dobrymi budowniczymi, abyśmy zakładali na fundamencie, którym jest Jezus, którym jest Słowo Twoje. Dziękujemy Tobie i niech chwała Tobie, Ojcze, będzie, Tobie, Panie Jezu, i Tobie, Duchu Święty, przez wszystkie wieki wieczne. Amen.